Michał Gutowski, Gutek Fight Team. Michał, powiedziałbym weteran, obraziłbyś się, czy... bo to jest oczywiście komplement. Nie, nie, absolutnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witamy Państwa. Michał powraca do klatki Seaside Battles przed własną publiczność. No trochę czasu minęło tej pierwszej gali, Michał. Sądziłeś, że organizacja rozwinie się do tego momentu, że Podziwnowie będzie, Szczecin będzie, amfiteatr. A na karcie też między innymi z Twojej kategorii wagowej, notabene Tomasz Narkun. Spodziewałeś się tego? Znaczy, cieszę się bardzo, że Szczecin. Bardzo się cieszę, że wracam. 14 lat temu debiutowałem w Szczecinie i debiutowałem na amfiteatrze letnim, starym amfiteatrze letnim z Danielem Amielańczukiem, więc to jest dla mnie bardzo ważna walka, bardzo ważna gala. Wracam do swojego miasta, przed swoją publiczność i przyznam się szczerze, że cieszę się bardzo, że w tą stronę się Seaside rozwinął, że właśnie Szczecin i że mam okazję w Szczecinie wystąpić. No właśnie, Michał, mając taki bagaż doświadczeń, mając już doświadczenie z takich gal jak FEN, Babylon, z dużych imprez sportowych, czy to cały czas gdzieś daje Ci taką motywację, takie podnosi to ciśnienie, że wow, Szczecin, czy czuć cały czas tą adrenalinkę, bo jednak no, tych walk zawodowych masz już dużo dla dużych organizacji, no a mimo wszystko, czy jeszcze gdzieś jest ta, wiesz, taka iskra, że kurczę, jest to napięcie, że wchodzimy jutro do klatki? Zdecydowanie, cały czas czuję napięcie, cały czas czuję iskrę, cały czas czuję ogień. I bez względu, bo dużo osób wytyka mi już mój wiek, tak? 47 lat na karku, nie czuję tych 41 lat, wręcz przeciwnie, czuję się coraz lepiej. Wydaje mi się, że cały czas się jeszcze rozwijam w tym sporcie. Mam nadzieję jutro właśnie to pokazać, więc czuję się dobrze, iskierka, wszystko jest, bez kontuzji, bez urazów. Chodzimy, bijemy się i wygrywamy jutro, proste. No właśnie, Michał, też łączysz to wszystko, te obowiązki powiedzmy zawodnicze z pracą trenera w swoim klubie Gutek Fight Club. No te młode wilki już nacierają, już czuć, że chcą tego weterana tam dojechać na macie, czy... Ale to też chyba takie fajne, że ci młodzi zawodnicy no, mają ten ogień w sobie, który no, gdzieś ci zawodnicy bardziej doświadczeni muszą sobie wykrzesać po tych latach kontuzji, wyrzeczeń i tak dalej. To się chyba fajnie też zazębia, ta praca trenerska z tymi młodymi zawodnikami i ty jako zawodnik. Zdecydowanie, bardzo fajnie. Znaczy ogólnie tych obowiązków mam coraz więcej, bo faktycznie klub prowadzę już sam. Ten klub mi się bardzo fajnie rozwija. Mam prężnie działające grupy dzieciaczków, startujące, wygrywające zawody grapplerskie. Naprawdę tutaj dzieciaki to mam niesamowite. Co zawody to jeździmy i w borki medali przewozimy. Także naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie mi się rozwinęło też MMA w ostatnim czasie. Tak jak mówiłeś, coraz więcej chłopaków, młodych wilczków, z którymi sam mam okazję trenować. No wiadomo, że depczą mi po piętach, wiadomo, że każdy chce dojechać trenera. Ja automatycznie przez to muszę być cały czas w formie, muszę cały czas być w jeszcze lepszej formie, żeby tego trenera jednak nie dojeżdżali. Dzięki temu dalej jestem w stanie rywalizować na tym wysokim poziomie właśnie, przede wszystkim dzięki moim chłopakom, którzy mnie cały czas męczą, cały czas mnie dojeżdżają, także gdzieś tam to się fajnie zazębia, ale generalnie no, przyznam się szczerze, że nie chcę narzekać, ale coraz trudniej jest już teraz łączyć te dwie funkcje. Jeszcze w miarę mi się to udaje, ale gdzieś tam powolutku wiem, że przyjdzie ten momencik, że trzeba będzie jednak już wybrać tą drugą drogę, tak? Czyli trenera, bo po prostu na zawodnika czasu nie będzie, ale na razie jeszcze daję radę. No właśnie, ja też mam takie wrażenie, że ty jesteś takim człowiekiem, który no, lubi pociągać za wszystkie sznurki, tak w klubie po prostu trzymać wszystko, nie chcę być twardą ręką, ale trzymać wszystko gdzieś tak w swoich rękach. Lubi to wszystko mieć pod kontrolą, lubi też z tymi zawodnikami, wiesz, czasami może wypadałoby poprosić kogoś, może ty pojedziesz z chłopakami, z tymi młodzikami na zawody i tak dalej, ale ja często jak obserwuję swoje social media, czy widzę, że nie, Michał, tam sobota, nie sobota jest na zawodach, no to jest piękne, ale też wymęczające chyba bardzo. No zdecydowanie, tak, cały czas nie przypominam sobie, żebym jakieś zawody swojego podopiecznego odpuścił. Zawsze jestem na każdych zawodach, czy na walkach moich zawodników MMA, czy na zawodach grapplerskich moich dzieciaczków. Zawsze jestem do dyspozycji każdego mojego zawodnika. Taki po prostu jestem, tak mam i no ja wiem, że się nie zmienię. Zawsze przeżywam chyba bardziej starty moich podopiecznych niż nawet sam swoje. I jakby jestem no, tutaj, mówię, trenerem takim pełną gębą, ale oprócz to właśnie tego bycia trenerem cały czas jednak brakuje mi tej adrenaliny, tak? Bo fajnie jest być na przykład z tej drugiej strony klatki, no ale jednak wejście do klatki samej w sobie, no to jest właśnie to, czego mi jeszcze cały czas brakuje, dlatego jeszcze chcę w tej klatce rywalizować. Mam taką okazję, jeszcze chcą mnie oglądać, z czego się bardzo cieszę, a ja mam nadzieję, że odpłacę się jutro dobrą walką.
No właśnie, to jest to ciekawa historia. Łukasz Kulpa zawalczył na tej pierwszej edycji, ty zawalczyłeś na tej pierwszej edycji. No nie poszło wam tak, jak sobie zakładaliście. Natomiast no, ja mam takie wrażenie, że i ty, i Łukasz zrobiliście duży progres od tego czasu. Dużo się zmieniło takich pozytywnych rzeczy. I to będzie też fajnie zobaczyć, kto zrobił ten krok dalej. Bo to wydaje mi się, że jest też fajna taka walka pod względem takiego poziomu możliwości zawodników, bo Łukasz też sporo tych startów, sporo różnych startów też za granicą. Więc i dla ciebie, i dla niego mam wrażenie, że to jest taka fajna walka, żeby zobaczyć, właśnie tak jak mówię, kto zrobił ten jeden kroczek do przodu, bo wydaje mi się, że ten jeden kroczek może jutro decydować. Dokładnie, też jestem bardzo ciekawy właśnie na tle Łukasza, jak będę jutro wyglądał. I myślę, że ta walka odpowie mi na wiele pytań, jeżeli chodzi właśnie o to, co dalej, jak dalej i generalnie myślę, że będę dużo więcej wiedział. Tak jak mówisz, no, dużo się zmieniło u Łukasza, dużo też się zmieniło u mnie, bo od jakiegoś czasu w końcu mam trenera od boksu, Przemka Kubosa, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, Boks Prawobrzeże. Mam swojego trenera mentalnego, Emila Dąbrowskiego, którego również pozdrawiam bardzo serdecznie. Od niedawna nawiązałem bardzo fajną współpracę, jeżeli chodzi o współpracę klubową między MMA Koch Team a Gutek Fight Club i tam współpracuję z Adamem Wiśniewskim, z którym zresztą się niedawno biliśmy. Jeszcze, no nie tak dawno, już jakiś czas temu, ale byliśmy rywalami, teraz jesteśmy kolegami z maty, zasuwamy razem. Adam będzie też w moim narożniku. Pomaga mi bardzo, bardzo mocno. Prowadzi też zajęcia stójki już w moim klubie od niedawna, na które bardzo serdecznie zapraszam do Gutek Fight Club, bo Adam jest naprawdę dobrym fachowcem. Nawiązaliśmy współpracę w ogóle z całym Koch, z Unią Jiu-Jitsu, też niedługo będzie taka oficjalna informacja, bo wstąpiłem w szeregi Unii, także z Jarkiem Kochem też zaczęliśmy współpracę. Pierwsza współpraca, jeżeli chodzi na przykład o moją osobę, to już jestem zaproszony na obóz do Borowic, tam będę trenował z całą śmietanką, bo z tego co wiem 190 osób się zjeżdża z całej Polski. Więc przyznam się szczerze, że od jakiegoś czasu tak jak mówiłaś, no mam szansę się rozwijać. To nie jest tylko trenowanie gdzieś tam w zamkniętym, hermetycznym gronie, jak było do niedawna, tylko właśnie otwarcie się. Zresztą sparingi z Adamem i z jego chłopakami naprawdę były bardzo wymagające. No i właśnie mam nadzieję, że to będzie jutro widać. Tak? Oczywiście zobaczymy, kto trenował ciężej, kto trenował mocniej, kto rozwinął się więcej. No ale to już kratka zweryfikuje jutro. No właśnie, słuchaj, jutro też w dwóch rolach będziesz, bo też Kasper Kalita, twój podopieczny, nie lubię tego słowa podopieczny, twój zawodnik. Wiem, że też dużo nadziei pokładasz w Kasprze, bo Kasper też, no widać, że jest takim człowiekiem, on też mam wrażenie, że bardzo się rozwinął dwójki, gdzie występował. I widzę, że on tak bardzo poważnie to traktuje. No to jest jeden z takich swoich zawodników, który ma takie aspiracje. Ja też słuchałem jego wywiadu, kiedy mówi, że ja chcę na zawodowstwo, skończyć szkołę, iść na zawodowstwo, już robić to tak na pełnej parze, że tak powiem. Więc jutro też, no oprócz tych obowiązków zawodniczych, jeszcze obowiązki trenerskie. Także Gutek, można powiedzieć, że jutro Fight Club, cała ekipa wjeżdża bardzo mocno, kompleksowo. Dokładnie, dokładnie tak. Znaczy, generalnie już jakiś czas temu miałem, na wcześniejszej gali też, której miałem okazję się bić, tam też byłem w podwójnej roli, bo byłem właśnie w roli też zawodnika i miałem trzech swoich zawodników i udało mi się to bardzo fajnie połączyć, więc tym razem mam tylko Kaspera, więc myślę, że spokojnie dam radę. To prawda, Kasper aspiracje ma bardzo duże, bardzo ciężko trenuje, młody, zdolny, ambitny chłopak. No, tak naprawdę to wszystko przed nim, tak? Bo on ma dopiero 17 lat, a to już dziewiąta walka jego półzawodowa. Wiadomo, walczył ze zmiennym szczęściem, tak? Ostatnio mieliśmy fajnego, udało nam się fajną serię zbudować, 3 zwycięstw, potem no niestety ta seria przerwana po ostatniej walce, no ale to po to są walki półzawodowe też, żeby zdobywać to doświadczenie, tak? I Kasper tego doświadczenia z każdą walką zdobywa coraz więcej. Ja myślę, że jutro zobaczycie Kaspra jeszcze w innym wydaniu. Nie chcę oczywiście zdradzać szczegółów, ale na pewno, tak jak właśnie powiedziałeś, przede wszystkim się rozwinął i pokażę już to, co, nad czym ostatnio pracowaliśmy, nad czym on też pracował, bo tak samo jak ja, on też bardzo mocno szlifuje stójkę i myślę, że jutro zobaczycie właśnie Kalitę 2-0. 2-0, słuchajcie, jutro Gutek Fight Team w jednych z głównych ról zawalczą Michał Gutowski, Kasper Kalita. Michał Gutowski, Szczecin, to wszystko jakoś mi się bardzo, bardzo łączy. Michał, gdybyś mógł zaprosić swoich sympatyków, przyjaciół, kibiców na galę, będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Oddaję Ci głos. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie jutro na galę Seaside Battles do Teatru Letniego od godziny 18. Gwarantuję ogrom emocji, tak? Myślę, że każda walka każdego zadowoli. Mamy walki w różnych formułach, tak? Jest MMA, jest boks, jest K1. Każdy znajdzie coś dla siebie. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że fajerwerki gwarantowane. Ze strony Kasper również fajerwerki gwarantowane, więc tutaj możecie być spokojni. Jestem tak samo spokojny o inne walki, bo naprawdę bardzo fajni chłopaki, młodzi, ambitni.
kawał dobrego sportu jutro i jeżeli chcecie to zobaczyć, wszystkich zapraszam jutro do Teatru Letniego. Do zobaczenia. Nic więcej nie dodam. Michał Gutowski, Gutek Fight Team, jutro oglądamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki wielkie. Dzięki.